bardzo gorąco. Andrzej Juskowiak. I Jacek Laskowski. Gorąco, bo takie mamy upalne lato. Gorąco, bo blisko 25 tysięcy ludzi już przed meczem tworzy tu atmosferę, która ma pomóc Legii w pokonaniu kolejnej przeszkody do Ligi Mistrzów. To jest trzecia runda kwalifikacyjna, druga z udziałem mistrza Polski. Mecz rewanżowy po korzystnym wyniku na wyjeździe. Wszyscy tutaj oczekują spełnienia się kolejnej porcji marzeń, zrobienia kolejnego kroku do Champions League. Później zostanie już tylko jedna runda, ale na razie trzeba wyeliminować Moldę. Już wiemy, Andrzej, po tym pierwszym meczu, że jakby nie patrzeć na pozycję Moldę aktualnie w lidze norweskiej i dyspozycję tego zespołu w lidze, pamiętajmy, rozgrywanej systemem wiosna-jesień, oni tę ligę praktycznie mają przegraną, to wiemy, że tu, w tej pucharowej rywalizacji, to będzie trudny mecz dla Legii. Oczywiście, już pierwsze spotkanie pokazało, że absolutnie nie możemy oceniać tego zespołu pod względem miejsca aktualnej tabeli ligi norweskiej, zwłaszcza na podstawie tej pierwszej, bardzo dobrej połowy w wykonaniu podopiecznych Solskjaera. Przywitanie obu zespołów, trójka sędziowska z Rumunii, Aleksandru Tudor, 42-letni arbiter, prawnik z Bukaresztu, poprowadzi to spotkanie. Gwizdze już od dawna na arenie europejskiej, ale jakiejś większej kariery nie zrobił. Już mecz Malaga-Amika w 2002 roku, sędziował później spotkanie Wisły z Tottenhamem, a parę lat temu Manchesteru City z Lechem Poznań. Przywitanie także kapitanów obu zespołów, Hesztat i Wrdoljak. Pan Tudor uchodzi za sędziego, który w Rumunii daje bardzo dużo kartek i bardzo często gwizdże, ale w Europie gwizdże zupełnie inaczej. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Już za chwilę pamiątkowe zdjęcia zespołów, które toczyć będą bój o awans do ostatniej już rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Popatrzmy, w jakich składach. Legia. Bramce Duszan Kucjak, numer 2, Dossa Junior, numer 3, Jodłowiec, 7, Ojama, 13, Dwaliszwili, 14, Wawrzyniak, 19, Beryszyński, 21, Wrdoljak, 25, Rzeźniczak, 32, Radowicz, 33, Żyro. Ustawienie na boisku. Wszyscy zastanawiali się, jaka to będzie obrona. Do tej pory w tym sezonie 6 meczów Legii, 6 różnych zestawień formacji defensywnej. To jest obrona, która zagrała ze sobą tylko w pierwszym meczu z Walijczykami z New Saints. A skład gości dziś bez Gulbransena, który pauzuje za te dwie żółte kartki otrzymane w pierwszym meczu z Legią. W bramce Orion Nyland z czwórką Hobland, 5 Toivio, 6 Hesztat, 9 Mostrem, 11 Berget, 14 Lines, 23 Rinderay, 25 Foren, 27 Chimaczukwo, 29 Ekpo. Tak wygląda ustawienie tego zespołu, ale jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, już patrzymy. Rzeczywiście Toivio, Finn, który w pierwszym meczu grał na stoperze, on faktycznie zajmuje miejsce na prawej stronie obrony. Skoncentrowany Jan Urban, pomagający mu Kibu Wikunia. Po drugiej stronie barykady Ole Gunnar Solskjaer, Solskjaer, wiadomo, tak się go wymawia właściwie po norwesku, ale on jest dla nas Solskjaerem, niech już tym Solskjaerem zostanie. Obyśmy za półtorej godziny znów później nie mieli już zbyt wielu okazji go spotykać. Zaczynamy. Zaczynają ten mecz gospodarze. Już na środku boiska Radowicz i Dwaliszwili, niezwykle skuteczny Gruzin, który w czterech ostatnich meczach, w każdym z nich zdobywał bramkę. Jeśli podtrzyma dzisiaj tę serię, to na pewno Legii będzie łatwiej awansować do czwartej rundy. Czy już wszystko gotowe? Wielka batalia o awans do czwartej i decydującej kwalifikacji do Ligi Mistrzów się zaczęła. Rzeczywiście widzimy od samego początku, że Berget i Chimaczukwu grają z przodu. Przesunięcie w linii obrony zespołu Molde. Lines z prawej obrony przesunięty do linii pomocy, ale prawdopodobnie dlatego, że Legia ma bardzo silną tą lewą stronę. Znakomicie w ostatnich spotkaniach grał Michał Żyro. Większość bramek jest wypracowywana właśnie z tej strony boiska. Jodłowiec i od razu już w 24 sekundzie uderzenie z dystansu Tomasza Jodłowca, który przed tym meczem mówi, chciałbym zagrać na pozycji defensywnego pomocnika. Tu się lepiej czuje. To jego ograł Chimaczukwu w pierwszym spotkaniu i padł gol dla Moldy. Jan Urban zresztą nie ukrywa, że widziałby dla Jodłowca miejsce w drugiej linii. Uwaga, bo teraz groźnie może być pod bramką Kucjaka. Odpowiedź Norwegów, ale tutaj niedokładnie zagrywał Mostrem. Szwed, który grywa przeważnie na prawej stronie pomocy. Dziś zaczyna ten mecz na stronie lewej. Bardzo szybki zawodnik w pierwszym spotkaniu. Wiele jego rajdów prawą stroną boiska. Dossa Junior gdzieś między stoperów, tam w stronę Dwaliszwilego posyłał piłkę stoper Legii.
prawą stroną. Tutaj jest Lines. Uspokaja grę Kpo, Hesztat. Toivio, Ekpo. Starają się tutaj legioniści zagęszczać tę strefę, żeby Molde w ataku pozycyjnym nie miało swobody rozegrania. Minuty widać, że to Molde będzie tym zespołem, który chce atakować. Też mówił o tym Solskjaer, że oni muszą strzelić bramki, żeby awansować. Z takim zamiarem tutaj przyjechali i będą chcieli też wykorzystać tą słabość Legii w europejskich pucharach, jeśli chodzi o grę w pierwszych połowach. Zagranie Oblanda bardzo, bardzo głęboko i Dusan Kucjak, który bił sobie palec podczas treningu, żeby było ciekawiej. To były treningi rzutów karnych, które ćwiczyli legioniści tak na wszelki wypadek przed tą rewanżową rywalizacją. I po uderzeniu Dosy Juniora grymas twarzy, grymas bólu wykrzywił twarz Duszana Kucjaka, ale ostatecznie Słowak w tym spotkaniu zagrać może. Rzeźniczak, ale wcześniej był faul Matiasa Mesztrema. Bardzo ważna postać, bramkarz mistrza Polski, wielki udział ma w tym, że w ogóle Legia startuje w tym rewanżowym meczu z takiego pułapu, że ten remis przywiozła z wyjazdu, bo jednak w pierwszej połowie bronił znakomicie i tylko dzięki jego interwencjom Legia przegrywała 0-1. Jedyny pewnak dla Legii, który grał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty, Rzeźniczak. Pokazuje mu się Wrdoliak, gdzieś tam dalej jest Jodłowiec. Wrdoliak gra z Rzeźniczakiem, już asekuruje jego pozycję, ale jest wyżej teraz ustawienie Molde. Legia zmuszona do zagrania dłuższej piłki do Dwaliszwilego. Przechwycił ją Radowicz. Radowicz zbiegł na prawą stronę. Radowicz, ostra centra, ale też posłana piłka za wysoko. Dobry występ w drugiej połowie w Molde Radowicza. To, co mówili eksperci w studiu, że on się lepiej czuje jako ten ofensywny pomocnik, ta dziesiątka na skrzydle. Brakuje mu szybkości i tam miał olbrzymie problemy. Tę szybkość prezentuje Oyama, który dobrze się wprowadził do zespołu Legii. Najpierw grał trochę, po ostatni mecz już zagrał w pewnym wymiarze i zagrał i pokazał naprawdę dobre umiejętności. Tak, ciąg na bramkę, on nie kalkuluje. On za każdym razem stara się szybko wrócić w kierunku bramki przeciwnika, stworzyć sytuację, zagrać gdzieś na dwa kontakty i od razu być w polu karnym. Poza tym ma taki zmysł do zagrania niekonwencjonalnej piłki, do zagrania sklepki, co też pokazał w meczu z Podbeskidziem. Piłka poza linią końcową boiska od bramki zacznie Nyland. Już widzieliśmy, że jeżeli Legia próbuje tą lewą stroną się przedrzeć, od razu 3-4 zawodników w Molde jest w tym sektorze boiska. Ostatnio legioniści tą stroną boiska wypracowywali sobie sytuacje bramkowe. 9 razy Legia przystępowała do rewanżu przed własną publicznością po remisie na wyjeździe w europejskich pucharach. 5 razy udało się awansować. Te sytuacje, w których odpadała, to m.in. rywalizacje z Interem i z Barceloną. Ale uwaga, niemal równo 4 lata temu w podobnej sytuacji odpadła Legia z Brędby. I o tym na pewno pamięta przede wszystkim Jan Urban, bo już piłkarzy z tamtej rywalizacji w barwach Legii zostało niewielu. Tutaj trzeba się mieć na baczności. W tamtym meczu Legia prowadziła 2-1, straciła bramkę na 2-2. Jeszcze miała czas, ale nie potrafiła już przechylić tej rywalizacji na swoją korzyść. I dzisiaj plan jest prosty. Jeżeli Legia nie straci gola, to awansuje, ale tak nie można kalkulować. Tutaj trzeba grać do przodu, trzeba starać się strzelić samemu w bramkę. Żyro trochę zanerwowo, ale stracił tę piłkę Hobland. Żyro. Jeszcze raz wrzucać będą piłkę legioniści. Wysoko tam przy nim jest Toivio, przesunięty na prawą stronę, chyba faktycznie po to, żeby radzić sobie z grającym na lewym skrzydle Michałem Żyro. Wyrzut piłki do Dwaliszwilego, Żyro, ponownie przy nim Toivio, wybija Hobland. Toivio to typowy środkowy obrońca dzisiaj prawdopodobnie dlatego, że ta lewa strona dobrze funkcjonowała, to on gra jako prawy obrońca. A Lines, człowiek, który najczęściej grał też w obronie, także z tej strony raczej, jeśli chodzi o ofensywę Molde, to możemy być spokojni, że tam raczej do przodu zbyt wiele akcji nie będzie. Natomiast dlatego być może wystawienie tych dwóch środkowych napastników. Radowicz zostawił piłkę Wawrzyniakowi, jeszcze raz wrzucona na piłka do Dwaliszwilego. Aleksandru Tudor pokazuje, że z narożnika boiska wybijać będą legioniści. I już tam w tym narożniku jest Żyro.
Dossa Junior biegnie pole karne. Wiemy już z dotychczasowych meczów, że piłka go lubi w postałych fragmentach gry w polu karnym. On do tych dośrodkowań dość często dochodzi. Sześciu legionistów, czego trzech zgrupowanych tutaj na linii 16 metra. Oni się rozbiegli, przedłużone zagranie. Wawrzyniak! Nie ma bramki. Niewiele brakowało, ale co ciekawe, całą drużyną broni się Modę, dlatego właściwie wszyscy zawodnicy też Legii mogą być blisko pola karnego. Tutaj widzimy, jak wiele jest białych koszulek. Trochę wyraźliwie nabiegał, bo blisko już była ta piłka, jak Wawrzyniak. Teraz tutaj bał się nogi. Tak, to jeszcze raz Wawrzyniak z takiej trudnej pozycji. Półgórna piłka, ani się do niej szybko nogą zabrać, ani tak porządnie uderzyć głową. Wawrzyniak robił co mógł. Żyroz z drugiego narożnika boiska i znów ta trójka legionistów tam się rozbiega z 16 metra i znów posłana piłka. Łasko na nadbiegającego tutaj Brdoliaka i jeszcze jeden rzut rożny wykonywać będzie Legia. Ósma minuta spotkania w Warszawie. Dobre są te dośrodkowania Michała Żyry. Tutaj kolejna piłka spadająca za tym piątym metrem i mało brakowało, byłaby bramka samobójcza. I jeszcze raz ten sam wariant. Tutaj biegać będą Brdoliak i trochę za jego plecami Dwaliszwili, a dalej z tyłu tam widzą Państwo na 16 meczu. Tam są Wawrzyniak, Jodłowiec, Dossa Junior. I oni teraz szukają miejsca w polu karnym, ale tym razem dośrodkowanie Michałowi nie wyszło. Tak, pochwaliłem go za te poprzednie, a tutaj to kompletnie mu nie wyszło. Za niskowita piłka. Ale walczy Żyro. Nie udało się. Przejął piłkę Mesztrem. Zagranie do przodu. Tutaj na razie był osamotniony i dość ostro atakowany Berger. Dał się nabrać rumuński sędzia, bo już leżał na boisku, kiedy tą piłkę sobie za daleko posunął. Po lewej stronie był Linus, on już szybko pobiegł tam na tę swoją prawą stronę boiska i gra teraz bardzo wysoko Linus. Blisko do juniora Cima Czupku i to Nigeryjczyk faulował obrońcę Legii. Wiele zastrzeżeń do gry środkowych obrońców w pierwszym spotkaniu w Molde, zresztą bardzo łatwo dał się pobrać Tomasz Jodłowiec przy bramce Cima Czukwu. Dlatego też te rotacje największe są w linii obrony. Szuka tego optymalnego ustawienia Jan Urban, które będzie jednak to bezpieczeństwo gwarantowało i na razie tego nie ma, bo nawet w meczach polskiej ekstraklasy to przeciwnicy dochodzili do dogodnych sytuacji strzeleckich. Za bardzo się cofnęliśmy, mówi Jan Urban o pierwszej połowie meczu w Molde. Pozwoliliśmy im grać, nie było komunikacji na boisku. Dość łatwe mieli zadanie w zagrywaniu długich piłek do Cimy Czupku. Tutaj na razie Legia nie jest zmuszona do tego, żeby wysoko wchodzić do Norwegów, bo to raczej Legia ma inicjatywę. Ale patrzmy, jak sytuacja się rozwija na boisku z autu Rindaroy. Pokazuje mu się Mesztrem, ale piłka wrzucona do Cimy Czupku. Cima Czupku, rzeźniczak wspomagany przez Berszyńskiego. Cima utrzymuje się przy piłce, sprytne zagranie. Rindaroy zablokował tutaj to podanie Wrdoliak. Ponownie dla Molde, ale już dalej od pola karnego Legii. Cofa się tutaj Rindaroy, żeby tę piłkę na boisko wrzucić. Ale to jest recepta na zatrzymanie Cima Czukwu. Dwóch zawodników zawsze asekuruje. Jeden na jeden jest w stanie każdą sytuację rozstrzygnąć na swoją korzyść, więc tutaj asekuracja jest niesamowicie ważna. Patrzę, że Wrdoli, jak ogląda się, patrzy, jak się ustawiają ci najbardziej wysunięci piłkarze Molde. Przede wszystkim Cima Czukwu, ale oni tutaj się zmieniają pozycjami z Bergetem, żeby też tę formację obronną Legii zmylić. Przechwycił piłkę Jodłowiec, ale nie było to dobre zagranie. Faulowany Mesztrem. Legia jest dobrze zorganizowana w środkowej części boiska. Nie dopuszcza tutaj do wielu wymian piłki i przez to kontroluje. Tutaj muszą piłkarze norwescy grać skrzydłami. Poren zagrywał tę piłkę do Bergeta. Jeszcze raz z autu Rindaroy. W środku pokazuje się Ekpo. Jeszcze raz Poren. Atakowany tu przez Dwaliszwilego, ale poszła ta piłka wprost pod nogi Cimy Czukwu. Cima. Jeden zamach, drugi. Tutaj udało się ograć Wrdoliaka. Skończyło się to na Bereszyńskim.
Pod presją był Żyrot. Chaotycznie teraz Legia nie potrafiła wyjść spod własnego pola karnego. Kto tę przebijankę wygra? Wszystko odbyło się tutaj zgodnie z przepisami. Żyro pokazuje się środkiem Ojama, ale tam było dosyć ciasno. Żyro przytomnie na lewą stronę do Wawrzyniaka. Tu jest teraz akcja rozciągnięta. Pokazał się na pozycji lewoskrzydłowego Jodłowiec. Wawrzyniak do środka. Żyro raz jeszcze i będzie rzut rożny. Wiele było miejsca, tutaj zabrakło wyjścia bocznych obrońców. Wawrzyniak już był w środku, natomiast brakowało wejścia Bartosza Berszyńskiego. Aż się prosiło tą prawą stroną. Tutaj było dużo miejsca, wielu zawodników, Molde na środku boiska. No to mamy już kolejny stały fragment gry w wykonaniu Legii. Kolejny rzut rożny bity przez Michała Żyra. Jak tym razem wariant podobny jak poprzednio. Znów Wawrzyniak do Sa Junior i Jodłowiec. Oni rozbiegać się będą z 16 metra. Znów najbliżej wbiega do Sa Junior. Wypiąstkował Nyland. Rzeźniczak strzelił tę piłkę w pole karne. Jest bezpiecznie, bo wszyscy gracze Molde cofają się przy tych stałych fragmentach gry w obrębie praktycznie własnej szesnastki. Wszyscy, nie ma tutaj nikogo. Nawet właśnie na takie przypadkowe wybicie, żeby ktoś tutaj miał szansę do tego, żeby dobiec zawodnikiem Legii. Ale to ułatwia grę gospodarzom w dzisiejszym spotkaniu. Natomiast martwiły mnie stałe fragmenty gry w defensywie Legii i w meczu w Molde, i nawet w meczu z Podbeskidziem, które stworzyło sobie dwie bardzo dobre okazje do tego, żeby zdobyć gola po rzucie rożnym. Rdoliak. Zbiegający tutaj do środka Ojama na prawej stronie szeroko. Pokazywał się Bereszyński, ale Jodłowiec kieruje akcję do strony lewej. Teraz Ojama tam jest blisko lewej linii bocznej. Znów trochę przeszkadzali sobie legioniści. Zły Wawrzyniak nadwali Szwilego, ale to już trzeba puścić w niepamięć. Próbował Żyro zagrać długi cross do Ojamy. Ucieka Michał Żyro z tej pozycji nominalnego lewoskrzydłowego. Jakby też czuł, że tam jest mało miejsca dla niego. Tak, no i skoro tam jest Toivio, nie ma spalonego, dwali Szwili. Nie opanował piłki, poradził sobie jak po Hesztat. Ma tutaj w pobliżu aż trzech legionistów. Nie sięgnął tej piłki Wrdoliak, wracający Wawrzyniak. Fauluje Bergeta. Ale ważne to był faul Wawrzyniaka, przerwanie akcji. Tam już czekał Cimat Szukwu i Mysztrom na szybki zawodnik na podanie. To jest jeszcze raz przewidzenie gracza Legii, a przy piłce Ekpo. Toivio. Obland. Wysoko gra tej czwórka graczy Molde do tego, który ustawiony jest tutaj po lewej stronie Mysztrema. Poszła piłka, ale Molde piłkę traci. Nieudana próba Wrdoliaka. Hesztat miękko. Dobre zachowanie. Jedno i drugie Berszyńskiego, który piłkę zablokował. Dobre, bardzo dobre. W porę wejście, w porę karne. Nie za późno, bo często też obrońcy biegający z napastnikiem kalkulują. Może będzie na pozycji spalony. I później już jest trudno dogonić obrońcy. Berszyński twardo stoi na nogach i tutaj nie dał się przepchnąć. W ataku Legia. Teraz to Waliszwili jest na pozycji lewoskrzydłowego. Jama starał się go tam wspierać, ale czyste wejście Jony Toivio. Zamienili się pozycjami Żyro z Ojamą i zobaczymy, czy będzie się teraz lewoskrzydłowy mógł przebić tą stroną, bo tam rzeczywiście jest bardzo ciasno. Dużo więcej miejsca jest właśnie tutaj, to przy prawej stronie, tylko trzeba szybko przegrać. Bereszyński i Żyro, oni teraz grają po jednej stronie, a to piłkarze, których ty zwracasz szczególną uwagę. Reprezentanci naszej młodzieżówki. Wyrzut do Dwaniszwilego. Dobrze blokuje Dwaniszwili, dobrze trzyma się na nogach, wywalczył kolejny rzut rożny dla Legii. 16 minuta spotkania w Warszawie. I scenariusz podobny. Wszyscy zawodnicy Molde pod własną bramką. Oni dobrze zdają sobie sprawę jednak, że tutaj ta bramka zdobyta przez Legię przy tym stanie może im pokrzyżować już bardzo mocno plany. Żyro jeszcze sobie ustawił tę piłkę i spojrzał na nią uważnie, żeby teraz była posłuszna. Nie jak w poprzednich próbach. Teraz posyłają wysoko, ale trochę za wysoko. Nawet Jodłowiec nie był w stanie sięgnąć tej centry. Jeszcze raz wznawiają legioniści, ale tym razem wrzutem z aut.
teraz jakby spodziewali się niższego uderzenia, tak jak wcześniej, kiedy Giroud tą piłkę za nisko wrzucił. Trzech zawodników Legii wbiegło na ten bliższy słupek i tam już nie było nikogo, kto by mógł zamknąć tą akcję. Wawrzyniak, Waliszwili, jeszcze raz Wawrzyniak, Wawrzyniak! Nieźle wyglądała ta centra, ale wybił ją Hobland. Radowicz, zgranie do Jodłowca, Jodłowiec, Waliszwili. Jednak faulował Wladimir Waliszwili, tak uznał Aleksandru Tudor. Było zagranie w piłkę, tak mi się wydaje, ale tak może trochę przez nogę rywala. Za chwilę się o tym przekonamy. Bardzo dobre wejście Jodłowca. Chyba jednak tak po Achillesie najpierw, chociaż tutaj, jakby to nie było tak blisko pola karnego Nylanda, to może by sędzia nie zdecydował się na odgwizdanie faulu. Cima Chukwu. Rindaroy. Jeszcze raz Cima Chukwu. No, ma spory, szeroki repertuar zawodów nigeryjczyków w barwach Molde. Giro, jest szansa teraz, żeby wyprowadzić kontrę. Oyama próbował grać z Waliszwili. Tracą piłkę legioniści. To Ibio. Kolejna strata przy wyjściu. On nie trafia dobrze w piłkę. Oyama trochę za nerwowy, tak jakby tutaj przy takim ataku pozycyjnym miał problemy. To bardzo szybki zawodnik, taki, który potrafi wiele zrobić, kiedy już jest blisko bramki przeciwnika. Ale tutaj musi się wykazać większym spokojem przy rozegraniu na własnej połowie. Traci piłkę Lines. Jodłowiec. Giro wrócił na lewą stronę boiska. Wycofanie do Kucjaka. Nie mikną trybuny stadionu Legii. Jest też kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców z Norwegii. Oni tutaj przyjechali z nadzieją, że Molde bić się jeszcze będzie o Ligę Mistrzów w następnej, czwartej rundzie kwalifikacji. Mimo tego w sumie niekorzystnego wyniku przed własną publicznością. Muszą wierzyć bardzo mocno w swój zespół, bo w lidze norweskiej tylko raz na wyjeździe Molde wygrało. Na 9 meczów. No więc to nie jest powód do dumy, więc tutaj muszą być wielkimi optymistami, aczkolwiek wiadomo, że meczowi nierówny. Dobrze, uratował teraz tę piłkę Bereszyński, zgasił tutaj przy samej linii. Zagranie z pierwszej piłki Oyamy. Bereszyński od razu szukał tam z przodu Waliszwilego i był faul wracającego Bereszyńskiego. Wiemy już, że Legia w przypadku awansu w tej ostatniej rundzie kwalifikacji rozstawiona nie będzie. Wywalczyła ci awans drużyna Dynama Zagrzeb, wygrywając z Szeryfem Tiraspol na wyjeździe 3-0. Wiktoria Pilsno, no to już będzie raczej z zespołem ze Estonii Kalju formalność po wyniku 4-0 na wyjeździe dla Czechów w pierwszym spotkaniu. Awansowała też Austria w Wiedeń, choć nie miała łatwego zadania w rewanżowym meczu w Islandii, a więc Legia będzie miała silnego rywala, ale z każdego z tych rywali trzeba ograć, jeśli chce się w Lidze Mistrzów zagrać. Lela, co to było teraz? Chciał nad Waliszwilim tę piłkę przerzucić młody bramkarz Molde i norweskiej młodzieżówki, a tutaj mógł się strasznie oszukać. Tylko Waliszwili tutaj liczył jeszcze na okazję, tak, ale na początku wyczekał, później zrobił trzy kroki. No i tutaj niewiele brakowało. Tutaj trudno mówić o kontroli nad tą piłką. To Waliszwili nie spudłował, on tylko mógł liczyć tutaj na szczęście. Uwaga, bo w ataku Molde. Berget próbował tutaj z narożnika pola karnego. Nie będzie rzutu rożnego. Od bramki zacznie Kucjak. No to porządkując, w przypadku awansu Legia trafi na jeden z tych zespołów. Stiała Bukareszt, FC Basel, Dynamo Zagrzeb, Wiktoria Pilsno i Celtic, jeśli awansuje, bądź Austria Wiedeń. Tu nie ma słabych zespołów i każdy z tych, które wymieniłeś, są dużo lepsze aniżeli Molde. Ale też pamiętajmy, że w tej nitce niemistrzowskiej, w tej części drabinki kwalifikacji, gdzie grają drużyny z lig najsilniejszych, ale nie mistrzowie kraju, rywal byłby znacznie trudniejszy. Tutaj trzeba tę szansę wykorzystać. Zespoły trudne do pokonania, ale trzeba tu awansować, no, a potem bić się o Champions League.
Na razie 20 już minut meczu za nami. Legia remisuje 0-0 z Molde i Legia w ataku. Radowicz, Żyro ma trochę miejsca, dokładne zagranie. Żyro trafił w plecy Toivio. Berget. Cimaczukwu na spalonym. Nie wiedział, jak tam Nigeryjczyk cofnąć się. Nie mógł zagrać tej piłki Berget. W sumie chyba niepotrzebny faul. To miał duże szczęście Wawrzyniak, jednak tak pokazuje Berget. Wawrzyniak próbował go łokciem uderzyć w twarz. Tak. Był dosyć daleko. Łokciem jak łokciem. Już widziałem sędziów, którzy pokazywali żółte kartki za takie zagrania. Jednak są przewrażliwieni na tym punkcie. Owland. Forem. Hovland pokazał się na moment Ekpo, ale zszedł też do środka Berget. Do niego zagrał stoper Molde. Nie było spalonego. Był spalony. Na moment patrzyłem na liniowego. Zawahał się dopiero z lekkim opóźnieniem. Podniósł chorągiewkę, jakby nie wierząc, że Cimaczukwu jeszcze w tej akcji będzie grał. Na Nigeryjczyk. Nigeryjczyk jak najbardziej. Brał udział w akcji, a my patrzymy. No tak, minimalnie na tym spalonym Cimaczukwu. Znaleźliby się liniowi, którzy by tutaj tej chorągiewki nie podnieśli. No właśnie, trzeba być uważnym, aczkolwiek Legia przez te 20 kilka minut nie dopuszcza do groźnych sytuacji. Przede wszystkim ma pod kontrolą środek boiska. To co szwankowało w pierwszym meczu z Molde, gdzie tam dopuszczali do uderzeń z 20 metrów w pierwszej połowie bardzo często piłkarze Legii. Nyland. Jeden z tych trzech graczy, którzy niedawno w Izraelu na Mistrzostwach Europy 2021 wywalczył brązowy medal. No. Tak tutaj reagowała ławka Legii na ten kiks norweskiego bramkarza. Forem. Spokojnie ustawiona Legia. Czeka, co wymyślą podopieczni Solskiera. Lindaroy, od razu do niego doskoczyło Jama. Jeszcze raz Forem. Znalazł tutaj świetnie w środku Mesztrem. Skierował tę piłkę do prawej strony. Tu jest Berget. Berget w nogi od łowca. Ekpo! Zamarkował strzał, ale chyba lepiej dla niego byłoby, gdyby zdecydował się na uderzenie. O Jama! I na spalonym był Waliszwili. Był za linią obrońcy w momencie podania Ojamy. Sędziowie czekali na to, jak rozwinie się sytuacja i dopiero potem przerwali grę. Dobrze, że w wcześniejszej akcji Berget nie zdecydował się na uderzenie. To zawodnik, który w ostatnim meczu zdobył ligowym bramkę i asystował przy drugiej, więc tutaj zbyt wiele miejsca jemu zostawiać nie można. Zwłaszcza te 18-20 metrów przed bramką Kuciaka. Hoset pamiętają jeszcze grę w Lidze Mistrzów Molde w sezonie 99-2000. Długa piłka w stronę Mesztrena, przejęta przez Kuciaka. Kuciak do Bereszyńskiego. Kossa Junior. Wawrzyniak. Norwegowie jakby cofnęli się na własną połowę. Oni tutaj też praktycznie całą drużyną ustawiają się od razu szybko do gry obronnej. Ale też nie są tak agresywni jak w pierwszym spotkaniu, wiedząc dobrze, że zabrakło im sił w drugiej części meczu w tamtym spotkaniu, więc tutaj też chyba od początku rozkładają mądrze. Nie atakują Legii 4-5 zawodnikami, starają się zawsze jednak tutaj gdzieś zyskać przewagę, ale trójką zawodników ewentualnie, długim podaniem często, ale Legia na razie jest konsekwentna i dobrze ustawiona. Był przed chwilą na spalonym Oyama, Molde przy piłce, Toivio, pokazujemy się Linus, gdzieś tam za linię obrony chciał wyskoczyć Cimaczukwu, ale też legioniści dobrze się ustawiają, już tam złapali pułapkę offside'ową Nigeryjczyka. Wawrzyniak nie dopuścił tej piłki do Linesa i wybił na aut, więc dość korzystnie dla Legii. Dużo
ta piłka była w powietrzu, mógł Wawrzyniak piłkę spokojnie wybić na rzut autu. To zrobił, całe szczęście, bo jednak te rzuty rożne w defensywie sprawiały wiele problemów w ostatnich meczach. Lines. Świetnie teraz w obronie Michał Żyro. No, to jest może kolejny przyczynek do dyskusji na temat pozycji Michała Żyro na boisku, ale o tym może za chwilę, bo w tej chwili Oyama i czwórką atakuje Legia. Oyama czekał na Radowicza, wymiana piłki, ale zdążył wybić Lindaroy. Trochę za szybko Radowicz odegrał tą piłkę, nie miał szans Oyama, żeby do niej dobiec. Już spory obrońcy norwescy, co on będzie chciał grać tutaj, w które miejsce Radowicz. Z autu Bereszyński. Blisko Oyama, tam za jego plecami Radowicz, wyrzut do Estończyka. Najprędzej zorientował się Mesztrem, gdzie jest piłka, Rzeźniczak starał się być blisko Cimy, ale faulował Nigeryjczyka, już cofają się Legioniści. Wspomniałem o pozycji Żyry na boisku. Twój kolega jeszcze z reprezentacji olimpijskiej, Marek Koźmiński, twierdzi, że to jest chłopak na lewą stronę obrony. No, nie wiem, na razie miałbym zastrzeżenia co do gry w obronie Michała Żyra. Wiemy, że jednak trzeba najpierw bronić, żeby później atakować, ale kto wie, tutaj w przyszłości może to być też ciekawe rozwiązanie dla tego piłkarza, aczkolwiek on daje bardzo dużo, jeśli chodzi o rozegranie piłki, o takie niekonwencjonalne też zagranie, czy też doskonałe dośrodkowanie. Berget teraz, on u boku Ekpo. Dojwio, włącza się reprezentant Finlandii do tej akcji, za słabo do Ekpo, bliski przyjęcia piłki był Jodłowiec. Nerwowo teraz grają piłkarze Molde. Wawrzyniak. Puścił tę piłkę Jodłowiec. Ekpo. Legia teraz całą drużyną na własnej połowie. Ekpo jeszcze raz. Cimaczuku i cały czas też blisko Nigeryjczyka Kuba Rzeźniczak. Do Sarzunio. Bez większego ryzyka, spokojnie Legioniści, jeśli mają okazję, to nawet tę piłkę wybiją na aut, żeby nie dać Norwegom tutaj rozwinąć skrzydeł, nie poczuć jakiegoś rytmu, nie zagrać dwóch, trzech dokładnych piłek, a szansę na to teraz mają gospodarze. Radowicz mocno sobie tę piłkę wypuścił, ale nie było tutaj nikogo, kto by mu przeszkodził. Radowicz akurat podał tam, gdzie wbiegał wracający Hobland. To jest szkoda, że akurat przy tej akcji, przy tym podaniu Radowicza do Waliszwilego nie zabrał tej piłki po drodze Michał Żyro, bo to on dobrze biegał, to on miał najmniejszą ilość zawodników norweskich gdzieś w pobliżu. Ale dobrze, że Legia pod presji właściwie, to Radowicz w pojedynkę wyszedł bardzo dobrze, obrócił się z piłką, ale to daje oddech całemu później zespołowi. Już tu widzimy, że Molde cofnęło się pod własną bramkę, to teraz Legia ma komfort rozgrywania akcji. Nie przerywał grę rumuński arbiter, tam wydawał się, że faulowany był Waliszwili. Legia utrzymuje się przy piłce. Zaczyna teraz od lewej strony. Wrdoliak dołączył tam do Żyry i Wawrzyniaka. Jodłowiec. Pokazuje się na prostopadłą piłkę Bereszyński, ale też dobrze ustawieni obrońcy Molde tej piłki nie przepuścili. Bardzo blisko siebie. Cała linia obrony Molde, także tutaj raczej nie było możliwości, żeby ta piłka przeszła. Bardziej, że rzadko widzieliśmy wcześniej takie zagrania Jodłowca prostopadłe, dokładne. On raczej się skupia na rozbijaniu przeciwnika, ale oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli jakieś takie podanie prostopadłe w stylu Barcelony mu wyjdzie. Legia Radowicz, Waliszwili walczy do końca, przechwycił piłkę Nyland. 30 minuta meczu w Warszawie, dobiega końca. 0-0 to jest wynik korzystny dla Legii, ale wynik szalenie niebezpieczny. Tym bardziej, że jeszcze na razie Molde tutaj nie zagroziło ze stałego fragmentu gry, a to potrafią zrobić. Hobland. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w reprezentacji Finlandii, ale uwaga, on zagrał cały mecz w Gijón z Hiszpanią, ten mecz, w którym Finowie zdołali zremisować z Mistrzami Świata i Mistrzami Europy. Prawa strona boiska. Zbiegły tam
Ekrem. Przeniesiona gra teraz na stronę lewą. Lindarović i Maciuk Fostudemu trzymali gracze Molde piłkę w boisku. Hesztat stara się tym podaniem minąć Rzeźniczaka. Dobrze ustawił się obrońca Legii. Nie dopuścił tej piłki do Bergetta. Dojbiel. Jeszcze raz tam Berget stara się uciec Rzeźniczakowi, ale nie było próby zagrania do napastnika Molde. Ustawieni piłkarze Molde i Berget i Cima Czupfu, ale też Linę, to czasami Mostrom aż w jednej linii, a to powoduje, że jest mniej zawodników do rozegrania i muszą grać takim dalekim podaniem. Opanował piłkę Mostrom. Mostrom do środka, Ekpo. Nieudane zagranie Linesa. Cimaczukwo. Cimaczukwo zatrzymany przez Bereszyńskiego. Bardzo dobry atak na piłkę Bereszyńskiego. Patrzył do końca, co będzie robił Cimaczukwo, ale też miał komfort, bo za nim blisko był kapitan Legii. W razie ogrania Bereszyńskiego mógł go zasekurować. Lindarović z auto, blisko Hesztat. Nie wiem, co miał do kogo wyrzucić. Szukał tam teraz Ekpo. Ekpo podjął się karkołomnej próby odegrania tej piłki z powrotem do Lindarovića. Molde się utrzymało w tej akcji. Toivio. Linus. Ponownie Toivio. Nie wie Molde jak zabrać się do dobrze ustawionej w obronie Legii. No właśnie, zmuszeni do zagrania takich piłek. One dziś padają łupem obrony legionistów. Tak, najczęściej jednak tej linii pomocy tu jest więcej zawodników Legii i dlatego też już nie ma możliwości rozegrania. Trzeba szukać dalekiego podania, ale widzimy, że nie są dokładni. Brakuje precyzji, 20-30 metrowe podania są niedokładne. Starają się pograć troszeczkę piłkę legioniści, przetrzymać ją. Teraz wiadomo, to Molde musi się starać, żeby tę piłkę odebrać, żeby atakować, żeby strzelić bramkę. Legia jak tylko wyczuje swoją szansę, tak jak teraz Bereszyński sięgnął tej piłki forem. Skutecznie walczył Żyro. Są blisko Wrdoliak i Radowicz. Radowicz, Oyama, Radowicz, dotoczyła się ta piłka do Wawrzyniaka, Wawrzyniak czeka, dwalisz chwili, cofnął się Cimaczukwu we własne pole karne i Odłowiec po ziemi, no nie szła ta piłka na pewno w światło bramki, była wstrzelona w pole karne, znów dobry przechwyt tutaj w środku boiska, oj! Pozazdrościł Jodłowcowi, ale tutaj chyba no... Ręce opadły Janowi Urbanowi. Było bardzo daleko rzeczywiście, żeby się zdecydować na takie uderzenie. Tutaj dobra akcja Wawrzyniaka. I też tutaj chciał przewrotem Waliszwili uderzyć kółkę. Nie, znane było to przez sędziego jako niebezpieczne zagranie. Patrzę teraz na moment, jest poza boiskiem Michał Żyro. Nie wiem, czy niekonieczna była jakaś wymiana obuwia. Nie, przepraszam, to jest... Radowicz. To jest Radowicz, tak. To jest Radowicz i zdaje się, że już w innych butach wróci Rado na boisko. Wrdoliak, Bereszyński. Dłujamy, ale jest tam ustawiony dobrze Rindera. Radowicz, pokazał się Bereszyński. Spacerkiem cofa się Oyama. Zostawił Radowicz piłkę Bereszyńskiemu. Czterech legionistów na tej niewielkiej przestrzeni. Dobrze utrzymują się przy piłce. Bereszyński przeciw Lindarovićowi. Cimaczukwo potrafił wywalczyć rzut rożny. Dwóch zawodników norweskich tutaj próbowało go zastopować z tej prawej strony. Co ciekawe, nikt mu nie pomagał z Legii. Tak wierzyli w umiejętności Bereszyńskiego, że może tutaj coś wywalczyć. Rzut rożny w ofensywie to jest... Cały punkt programu w dzisiejszej pierwszej połowie. Tak, mostro z Dubrownik w wykonaniu legionistów. Te pierwsze były najgroźniejsze. Żyro,
i nie doszedł do piłki tam Wawrzyniak. Od bramki zacznie Nyland. Mamy dla Państwa konkurs, tak wykorzystując tę chwilkę przerwy za tydzień na antenie jedynki mecz Polska-Dania. Przygotowaliśmy razem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej dla Państwa bilety na to spotkanie. W przerwie zapraszamy na stronę sport.tvp.pl. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jakich latach Legia odnotowała pasę 14 meczów bez porażki na własnym stadionie w europejskich pucharach? W jakich latach Legia odnotowała pasę 14 meczów bez porażki na własnym stadionie w europejskich pucharach? A podpowiedź mogą Państwo też znaleźć na stronie sport.tvp.pl. Tam są znakomite opracowania statystyczne autorstwa Wojciecha Frączka, między innymi te dotyczące występów Legii na europejskich boiskach. Zapraszamy na stronę sport.tvp.pl. Można wygrać bilet na mecz Polska-Dania. Ekpo. Hovland. Mostrem. Duży problem w środku boiska mają piłkarze Solskiera. Tutaj tylko Ekpo jest właściwie do rozegrania. Nawet nie ma szans, żeby się z tą piłką obrócić. Najczęściej on zgrywa z powrotem. Trzymają się przy piłce Legioniści. Dość ostre zagranie w pole karne, ale nikt tam do tej centry Jodłowca dopaść nie mógł. Ale to było dobre dośrodkowanie, trochę może za mocne, aczkolwiek trzech zawodników Legii zdążyło za tą akcją, żeby być w polu karnym. Był i Radowicz, i Dwaliszwili, i Żyro. W tym pierwszym spotkaniu. Teraz ma czas na przemyślenia i na wprawki językowe, jak wypowiadać się na temat spalonego po norwesku, żeby dla sędziego nie oznaczało to, czy nie było podobne do słów angielskich uważanych powszechnie za obraźliwe. Wyobrażają sobie Państwo jakąś taką zbitkę po polsku, żeby ona mogła być przez sędziego po angielsku tak zrozumiana? Można sobie po meczu taką zagadkę zrobić. Tak, ja myślę, że to raczej nie na te słowa, tylko za gest, za to, że on tam tak mocno protestował, mając już żółtą kartkę. Aczkolwiek w takiej, no, dosyć pochopnie sędzia pokazał mu drugą żółtą kartkę, co ułatwiło Legii jednak mecz. Hovland. No i tylko zrobił krok Lindaroy, bo już wiedział, że do tej piłki nie dojdzie. Tak, przed własną publicznością, kiedy Legia pozwoliła Molde na bardzo wiele, jeśli chodzi o rozegranie, kiedy nie grała blisko swoich rywali. No Molde potrafiło być groźne. Aż do tego stopnia, że Ole Gunnar Solskjaer uznał tę pierwszą połowę meczu w Norwegii za najlepszą pod jego wodzą w Molde. Zagrania ujemne, ale tak nie za bardzo widziałem do kogo, bo Dwaliszwili był tam głęboko, głęboko w blokach. Lindaroy do Nylanda. Ja mówiłem na temat tej pierwszej połowy w Molde, miał trochę inne zdanie, że Molde tak dobrze wyglądało, bo myśmy słabiej zagrali, poniżej swoich możliwości. No ale gra się tak, jak przeciwnik pozwala i całe szczęście, że Molde nie wykorzystało wielu dogodnych okazji do zdobycia gola. Nie będziemy się wypierali, że ta pierwsza połowa była słaba, mówił Iwica Wrdoliak. A pytany o to, kiedy ostatni raz się takie coś Legii zdarzyło, to przypomniał tu na tym stadionie w maju rewanżowy mecz finału Pucharu Polski ze Śląskiem. Tam się wtedy wszystko dla Legii dobrze skończyło. Jak będzie dzisiaj? Na razie cały czas utrzymuje się wynik dający Legionistom awans. Jodłowiec. Pokazywał się Żyro do prostopadłej piłki, Jodłowiec, Żyro przede wszystkim robi wszystko, żeby tę piłkę zablokować przed wracającym Toivie. Tak, ale spodziewał się, że raczej będzie Toivo go bardziej atakował, będzie chciał go przepchnąć, szukał tutaj kontaktu z prawym obrońcą Molde, jednak się nie doczeka. Ekpo. Takimi piłkami to też gracze Molde Legii nie zagrożą. A
nie mamy nic przeciwko temu, żeby rzeczywiście te słowa Malenara Solskiera były prawdziwe, że tak dobrze ten zespół Molde grał tylko w pierwszej połowie w tym meczu na własnym boisku. Kiedy przed rokiem Molde grało Ligę Mistrzów, tej też w trzeciej rundzie oni z Bazyleą przegrali u siebie 0-1, ale na wyjeździe dość długo prowadzili 1-0. Ostatecznie to się zakończyło remisem i awansem Szwajcarów. A Molde padło w objęcia Herenwen w czwartej rundzie, w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Lewą stroną Legia, Wawrzyniak do Żyry, Żyro kontra Toivio, stara się tutaj Żyro znaleźć miejsce do środkowania, ale Finn robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Radowicz wspomógł teraz Żyrę. Cima Czukwo po raz kolejny wraca się bardzo głęboko, praktycznie we własne pole karne Nigeryjczyk. Traci przez to Molde też szansę na wyjście z kontrą, bo Nigeryjczyk jest i szybki, i dobry technicznie, i dość mocny. Tutaj nie ma teraz komu tej piłki, nie ma do kogo tej piłki daleko zagrać, w razie czego, ale to nie nasz kłopot. Dwaliszwili, piłki nie opanował, aut będzie daleki. Tak, chyba trochę sfrustrowany jest Cimaczuk, że musisz tak głęboko wracać pod własne pole karne, że ten Berget, który no jest oczywiście też dobrym napastnikiem, ostatnio skutecznym dla Molde, ale Czukwo jest szybszym piłkarzem, on by tutaj mógł wiele dobrego zrobić dla swojej drużyny. Do Bereszyńskiego, w Dwaliszwili doszedł do tej centry jeszcze Jodłowiec. Jadłowiec chwilę trwało, zanim piłkę opanował, i jeszcze raz Bereszyński z Radowicz. On tutaj pierwszy był do tego dośrodkowania. Wawrzyniak, jest miejsce na strzał, Wawrzyniak, Nyland do boku i wyjaśni sytuację Hoblan. Bardzo dobre uderzenie Wawrzyniaka, ale tutaj zabrakło człowieka, który by spekulował trochę. Tutaj Michał Żyro wychodził do podania, to on powinien być tutaj wcześniej już, albo Dwaliszwili, gdyż on tutaj stracił równowagę, przewrócił się i też nie mógł zdążyć do tej odbitej przez Nylanda piłki. Końcówka pierwszej połowy spotkania. Lines zaczął tę akcję Mesztrem. Berget był na spalonym, ale podanie Szweda i tak było fatalne. Próbowali szybko rozegrać na jeden kontakt tą akcję piłkarze Molde, bo tu jest bardzo ciasno, mało miejsca w środkowej części boiska, tutaj trzeba szybko grać, ale akurat w tej akcji trochę mieli więcej czasu, tutaj można było się pokusić o przyjęcie piłki, bo to co powiedziałeś, że tak Berger był na pozycji spalonej, jeżeli nawet to podanie byłoby dokładne. Mógł przepuścić tę piłkę Jama, ale też nie najlepiej Bereszyński. Czyste to spotkanie, nie było dłuższych przerw. Już mamy informację, że sędzia do tej pierwszej połowy niczego nie doliczy. Ona się skończy, powinna się skończyć równo po 45 minutach gry. O ile oczywiście, że coś w ciągu tej minuty i kilkudziesięciu sekund się nie stanie. Ktoś przed chwilą Ole Gunnar Solskjaer tłumaczył Bergetowi, chyba też żeby jednak był bliżej tej drugiej linii, że tu jest za duża dziura. Tutaj nie ma piłkarza, który chciałby dostać piłkę, bo trudno będzie mu zagrać między Dose Juniora a Rzeźniczaka dokładną, prostopadłą piłkę. Też mam wrażenie, że no, zbyt na dużej długości boiska gra Cima Czukwu. Praktycznie gdzieś często jest zaangażowany na własnej połowie boiska z przodu. Z przodu nie ma z niego większego pożytku. To w to graj tylko Legii, bo ta gra Molde się kompletnie nie układa. Pozbawiają się sami atutów, bo jednak Cima Czukwu, no, to piłkarz, który potrafi wiele zrobić sam, jeżeli ma trochę miejsca, kiedy się rozpoczyna, kiedy jest przodem przede wszystkim do bramki przeciwnika. Ja tutaj można mu pozwolić na grę. Zobaczmy, bo Toivio ma zaskakująco dużo miejsca, dopiero teraz dobiega do niego Żyro, na tyle skuteczna interwencja, że już mógł spokojnie zagrać. Wawrzyniak do przerwy w Warszawie, Legia Molde 0-0. Za kilka minut wracamy na stadion przy ulicy Łazienkowskiej.